Dzień dobry, tu Paweł. Pewnie dziwicie się, co tutaj robię. To jest specjalny odcinek, w którym patroni przejmują dzikie ucho. Zaczynamy za 3, 2, 1. Witam w challenge'u, w którym wezmą udział nie tylko uczestnicy Dzikiego Ucha, ale również patroni naszego kanału! Yeah, baby! No. Zostaniecie podzieleni na trzy drużyny, których kapitanami zostaną Aga, Kamil i Maciek! Nie wybierajcie mnie, bo przegramy! Aga to kolor czerwony, Kamil to kolor żółty. Maciek to kolor zielony. A mnie nadzieja. Nikt nie powiedział, że mam się ubrać pod kolor przycisku. Naprawdę to jest żółte. Za chwilę Paweł, jeden z naszych najwierniejszych patronów, poda wam słomki, z których wylosujecie kolor drużyny, do której zostaniecie przydzieleni. Dzisiejszy challenge został podzielony na 4 rundy. W każdej z nich weźmie udział jedna osoba z każdej drużyny. W pierwszej rundzie macie do odgadnięcia 5 piosenek lat 2000-2009. W drugiej piosenki lat 2010-2019. W trzeciej rundzie piosenki lat 2020-2023. Finał to miks piosenek wszystkich tych lat. Paweł wybiera uczestników z każdej drużyny do każdej rundy oprócz finału. W każdej rundzie może wystąpić tylko jeden kapitan. Jak zwykle waszym zadaniem jest rozpoznanie tytułu oraz artysty. Jeśli piosenkę wykonuje kilku wokalistów, wystarczy podać jednego z nich. Jeśli rozpoznacie piosenki, naciskacie przycisk, macie 5 sekund na odpowiedź. You know I'm talking to you. Są 4 osoby, tak? Jest nas ile? 3. Pierwszy fragment wart jest 5 punktów. Drugi fragment wart jest 3 punkty, trzeci fragment wart jest 1 punkt. Jeśli wasza odpowiedź będzie błędna, prawo głosu przechodzi na pozostałe osoby. Po usłyszeniu każdego fragmentu macie jedno prawo głosu. Wszyscy wracacie do kolejnego fragmentu. W finale wezmą udział uczestnicy z każdej drużyny, którzy zdobyli dla niej najwięcej punktów. Wygrywa drużyna, która łącznie przez 4 rundy zdobyła najwięcej punktów. Wow. Dlaczego nie ma lat 90? A bo oni wszyscy są młodsi. Nie wybierajcie tej żółtej. Jedziemy z zieloną. Nie wybierajcie tej żółtej. Pawle, kogo z żółtej drużyny wybierasz do lat 2000-2009? Kogo nominujesz do opuszczenia tej wygodnej kanapy? Ja idę na pierwszy ogień. Niestety dostałem prikaz, żeby tutaj nie było łatwo. Tak jest! Co oznacza, że już nie możesz wybrać innego kapitana. Okay. Zapraszam. I drużyna zielona. Ciebie. Czekaj, czekaj. To jest za irlandzkie jakieś wzorstwo jedno. Brzmi jakby znajomo. Znajomo, no. Nie, w ogóle ale nie. Ale nie, nie, coś tak. Pragnu. Kamil! Pięć, cztery, trzy. Brodka. Tytuł? Do widzenia. Do widzenia. Sie! Wow! Zieloni! Ola. Brodka ten. Przepraszam. Przepraszam, kapitanie! Ostatku! Czekaj. Proszę. Skąd ten utwór? Znaczy ja znam ten utwór, ale kto go śpiewa? Chciałem Wodeckiego celować. Bo to nie jest żadne Calvirami na pewno. Tu bym może jeszcze wymyśliła jakiś, ale nie. Czekaj. Calvi, Remy, never stop. Dajesz, Ola, wymyśl cokolwiek, tak się czasem wygrywa. Tak, ja tak chciałem sobie spróbować. Naciśnij najpierw, naciśnij. Nie, nie wiem, Troubles, ale nie mam pojęcia kto. Nie. Troubles faktycznie to tytuł. I? M Brother. Cicho, nie, ty jesteś mistrzem gry. Ej, za dobra jesteś. Fantastyczna. Czy mnie się to kojarzy z taką polifonią na Nokii, więc jakby mam bardziej w tym kierunku. Totalnie pierwsze dzwonki. No. Nokia 3310? I've got another... Chociaż? Czekaj. Proszę.
On was spróbuje zdekoncentrować. Nie dajcie się, nie dajcie. To jak wy nie wiecie, to przynajmniej nie ma lipy, że ja nie wiem. Nie zaczyna się głos ewidentnie znajomy, ale... No. Linkin Park. No właśnie też się... The Best of You. Ale próbowałem, ale tak? Park, ja spróbuję, tak, cały czas tak, próbuję. Linkin Park. Ola, twoje skupienie na pewno przyniesie coś dobrego, na pewno. Nie tym razem. Naciśnij coś powiedz, nie tym razem. Presję wybierasz. Trenerze, naprawdę, Ja mam łatwiej za Agnieszką, nie przejmuję się tym, że ani razu nie kliknęłam. Tytuł to Best of You i są to Foo Fighters. Foo Fighters, okej. Okay. Ale czyli za tytuł pół? To ja za tytuł też chcę, jak tak. Natalia Kukulska, Decymy. Jezus, nie będzie, nie będzie blamażu. Znacie tę piosenkę? No nie. No nie. Nie? Nie. Ach, no mam takie kurde, że może by spróbować, ale jednak chyba nie. Chyba coś... Próbuj. Próbuj. Chyba tym razem. Próbuj, próbuj. Ale tylko zespół kojarzę. Idźmy dalej. Chyba, nie? To śpiewaj sobie. Numer 2. Mów do mnie słodko. To ja często. To nie było to, co myślałem. Nie było to, co myślałam. Przez konstelację gwiazd. Pin, konstelacja. Jeden punkt! Pawle, kogo wybierasz do piosenek lat 2010-2019? Ja? Pani? Ja? I dwóch panów! Słucham? Będzie najlepiej. Trzymajcie się. 10-19, tak? 5? 4? 3? Ej, nie! Nie, no chyba 2. 5! 4! Aga, poprosimy o odpowiedź. O, Tomek wie. Chyba nie jestem pewien. To naciskaj! No czekaj, czekaj, ona nie zgadnie. Nie, już mi dało, ja nie mogę sobie przypomnieć. Rihanna Only Girl? Nie. Starałem się. No ty nie możesz już. Jak to nie? Już drugi fragment. Może. Nie, może. Jaki to ma kurwa tytuł? To jest tytuł. Ale znacie, czy nie? Nie. Ja kojarzę, ale... No, jak widać było po pierwszym fragmencie. Side to side, Ariana Grande, a ja chciałam powiedzieć side by side. A nie, no, to źle chciałaś. Drałem, nie? Ale to grunże teraz... Już zdążyła kliknąć więcej razy w przycisku. Ale to też mogłaś zaklikać. Lemon, napraw mnie. Kurde, no! Ale było tytuł zawarty! Ja znam te zasady! Dobrze, dobrze było. Ty jej nie broń przecież, no jakby to nie twoja drużyna. Ja wiem, ale dobrze było, bo co chciałem powiedzieć, bo... Daj im się pobawić trochę, no. Właśnie w ogóle gdzieś jest koleżeńska, zaprosiliśmy tylko jedną piosenkę zgadłam po pierwszej sekundzie. Ona musi nadrobić moje punkty. Ej, no i zapomniałam. To była jakaś piosenka jakiegoś wykonawcy. Tomku, wierzę w ciebie bardzo, bardzo, bardzo. Tak, ja cię słucham, powiem ci tak. Ja sam w to nie wierzę. Jezu. Young Blood, 5 seconds to summer. Off summer. Zaliczamy jeden punkt. Off summer. O! 30 seconds to Mars. Powiem tak, dopiero na tym fragmencie zacząłem kojarzyć, co to jest. Wiecie co, na początku to jakby smutki. Takie smutna ta piosenka, potem trzeci fragment to już dyskoteka. Ja bardzo lubię tę piosenkę, jakby co. Jakby ktoś pytał. Wodecki? Lubię wracać tam, gdzie byłem już. Nie te lata, moi drogi, nie te lata.
Podobno. To nawet to nie jest polski, ale... To są jakieś rapsy. Ktoś się z kimś przelizał, ktoś się zżygał. Co to jest? Może wodę skisać? W grobie się przewracam. Ktoś jak Agnieszka nie wie, to nie ma tej piosenki. Ja znam nie została wydana nigdy. Zostawcie nasze schodki, my tu tylko pijemy to piwo i palim. Mata schodki nad Wisłą. Trudne piosenki dałaś, przyznaję. Masz to. W którymś kościele dzwony dzwonią, ale... Spokojnie, najpierw pomyśl, zanim mi naciśniesz, bo ci ta Agnieszka będzie czas odbierać. Ja nie, jeszcze nie odzywam. Ale jestem przekonany, że wie. Agnieszka na pewno to wie, to też jestem przekonany, że wie. No przynajmniej to wie. Tylko nie znam tytułu. Mogę spróbować? Idź, dziołcha. Bez kliku się nie liczy. Club can't handle me, Florida? No. Can you raise, so I'll take blame. No tytuł będę wiedział, ale wykonawca. To ja powiem, że to jest David Guetta, Without You. A kto to śpiewa? Usher! Super się chłopaki prawie. Znaczy, ubaw po pak. Masz jakieś punkty w ogóle? Nikt nie będzie lubił po tym odcinku. Już teraz wszyscy. Przepraszam. Aga, my cię kochamy. Pani prezydent nie da się nie lubić. Trzeba ją na nią głosować, więc... A wybory się zbliżają, głosy. Listopad niedaleko. Widzę to wasze spojrzenie, widzę ten ogrom nadziei. Ona we mnie też się tli, ale... Ostatnia nadzieja, też taka. Pamiętaj, mówiłem, że lata 90. No moja i twoja nadzieja. Ja bym na przykład sugerował numer 2, ale nie wiem, może wy wiecie. Szkoda tylko randewu. Jest to piosenka nasze Eldorado i śpiewa to między innymi Sanach. Otóż nie. Auć. A te twoje oczy, w nich gubiłam się nieraz. Jest to piosenka Sanach. Jest to piosenka Sanach. I za to na pewno moja drużyna będzie optowała za jakimś mikropunktem. Na pewno. I powiedziałbym, a te twoje oczy, tudzież oczy. Jeden punkt. Co? Oczy są. Teraz już można wyluzować. Nie będzie wstydu, nie będzie. No. Masz więcej ode mnie. Jedziemy. Tak dobrze. Przecież działamy drużynowo, zespołowo. Jeszcze pobić Biosia, czyli tak raz zgadnąć po od jednym. Jest to Elton John razem z Dua Lipą. Ja wiem. Wiem. Mm-hmm. Heart. Czy to jest twoja ostateczna odpowiedź? Nie mogę. Nie mam. 5, 4. O, własną bronią! Jeden, tak, jest zero. Lonely Heart. Nie, zero. Dziewczyny? Dua Lipa to John Cold Heart? 5 punktów! To brzmiało jak demono statki na niebie, ale to nie te lata. Jest to Maneskin i Supermodel. Ty jedną zgadłeś? Jedną, tak? Ale za pierwszym razem. Jedną? Nie wiecie? Ja, gdzie? Jestem dżentelmenem, drogie panie. Absolutnie się nie krępujcie. Dobra, to ja chociaż tytuł powiem, że pół punkta będzie. Until I Find You. Nie będzie, bo ci nie da, kurczę. Cicho. To pierwszy raz. Until I Found You i to Steven Sanchez. Piękna piosenka. Piękna, to prawda. Dzień dobry, witam serdecznie. Po prostu słucham tej piosenki od wczoraj i przesłuchałem ją, to ja już nabiłem tak z 500 wyświetleń. Więc jest to piosenka w wykonaniu Vito Bambino. Śpiewają również Mrozu, a także
Igo i piosenka nosi tytuł Supermocy. A kolektywnie? Męskie granie. Który rok? 2023. Przypomnij. A, to były decymy. To raz, tak? Raz. Decyma? Decymy. Fajnie, 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 fajnie. Moja drużyna! W sensie... Wiecie? Na Podlasiu mojej... Ja nie pamiętam tytułu, ale wykonałam sobie. O, to ja... Ani tego, ani tego. Co na dzień skaż? Z przyzwyczajenia! Dobra, ile się dostaje za sam tytuł piosenki? Zero. The Frame, How to Save a Life. 5 punktów! Wow. Ja już wiem, co ty robiłeś pod tymi schodami. Nie, to jest z serialu Grey's Anatomy, tylko ja kompletnie nie pamiętałem zespołu, ale wiedziałem, że to tam śpiewała i Meredith Grey, a i tak byś tego nie zaliczyła, bo ja bym mówił imiona postaci ewentualnie, a nie, o, no, tak czy owak, How to Save a Life. Wow. Jestem pewien, że Kamil Bioś zna tę piosenkę i bardzo ją lubi, bo ja ją słyszę pierwszy raz w życiu i nie mam zielonego pojęcia. To jest Sunflower i tam jest Post Malone. Pięć, trzy pół... Jeden punkt. Przyzwyczajenia. Wy macie świadomość, że one mają jakieś konotacje rodzinne. Widzieliście to? Właśnie... Pierwszy raz mi to znaczy. Serio? A myśmy byli w sklepach tyle nowości. Tylko Hemingway, polskie tango. 3 punkty. Gratuluję. Tańczę polskie tango, nogi w błocie mam, bo Wisła to grząskie bagno, narodowe barwy. My love don't cost a thing, Jennifer Lopez. 5 punktów! Kurde, tak. Tylko nie mogłam tego ostatniego słowa sobie. Razu nic ze stracenia. 5 punktów! Brawo! Nie mam nic, nie mam nic. 15, 18, 20. Zwycięża dzisiaj czerwona drużyna! Było blisko! Blisko. Wszystkie blisko, punkty blisko. Zdobyła Agnieszka. A nie wiem! Agnieszka zwycięża dzisiaj! Znaczy, dobrze wygrywa Aga! A to w ogóle, bo nie pytam, jakie to uczucie, ale to, czy to nie jest już nudne? Nie. Chciałeś to przygotować. I dobrze się bawi. Nudziłbyś się, jakbyś wygrywał? Cały czas. Jakbym przegrywała, to bym się mogła. Mi się nie nudzi. No dobrze, drodzy patroni, dziękujemy wam bardzo, że jesteście. Dziękuję patronom Dzikiego Ucha, to dzięki nim powstał ten film. Specjalne podziękowania dla następujących osób. Zuzia Kania, Walerian Walerian, Tomasz Mak, Sławek Waloszek, Paweł Szymański, Dorota Truskolaska-Alibert, Maksymilian Leśniewski, Piotr Wernicki. Owszem, patroni przejęli dzisiejszy odcinek, ale chciałabym szybko na samym końcu podziękować im za wsparcie. Nie ma co się oszukiwać, gdyby nie Patronite, Dzikiego Ucha by nie było. Także w podziękowaniu za ich zaangażowanie zostawcie proszę łapkę w górę pod dzisiejszym filmem.